Chciałabym Wam dzisiaj w dwóch słowach powiedzieć troszeczkę o konsumpcjonizmie, o potrzebie konsumpcji, która była w moim życiu. Ale najpierw Wam opowiem świadectwo pewnego przeżycia, które doprowadziło do tego, że zauważyłam, że to w moim życiu występuje. Zatytułowałam to poselstwo dosyć przewrotnie, bo jest to na bazie doświadczenia, jakie przeżyłam, będąc Michałem i Zylką w Kenii. A tytuł brzmi: w Kenii słońce nigdy nie świeci na braki. Oczywiście w Kenii słońce świeci mocno i tam jest straszna bieda. Natomiast z czego to wynika? Z tego, że jak przyjechaliśmy do Kenii, to spaliśmy w takim dość surowym hotelu. Wszystko tam nie było w porządku, ale pierwszego wieczora, kiedy tam weszliśmy do swoich pokoi, rozdzieliliśmy się po długiej podróży, weszłam do tego pokoju i tak stanęłam i wiedziałam, że mam tam spędzić 2 tygodnie. Zobaczyłam tylko łóżko, podłogę, wieszak na ubrania, stoliki i krzesło. I niby wszystko jest okej, no ale nie było okej. Zrobiło mi się smutno. Pomyślałam sobie, że jakoś tam jest smutno. I poczułam się bardzo samotna. Tak jakbym miała być zamknięta przez 2 tygodnie w klasztorze, w którym nic nie ma. Nic, co z dnia codziennego każdego dnia mnie otaczało, więc posiedziałam sobie chwilę i stwierdziłam, że urządzam sobie miejsce na 2 tygodnie. Rozpakowałam swoje kosmetyki, przestawiłam krzesełka, tak jak chciałam. Miałam taką kokardkę, którą oznaczam walizki i tą kokardką podwiązałam sobie zasłony. Wycięłam z tektury kółka, żeby pozamykać dziury w ścianach, żeby jaszczurki w nocy nie przyszły. Nie byłam jeszcze pogodzona z tym, że mam spać z nimi. Julita z Michałem już byli przyzwyczajeni. Więc jak to wszystko zrobiłam, położyłam się spać. I następnego dnia, jak wstałam, to miałam taki dobry czas zawsze, bo wychodziłam sobie na taras, pożyłam kawkę, kupiłam sobie, słuchajcie, taki plastikowy, składany, mały, tani, turystyczny czajniczek, który okazało się, że był bezcenny. I to była bardzo duża przyjemność każdego dnia. I mówiąc, że w Kenii słońce nigdy nie świeci na braki, chcę Wam powiedzieć, że tam nie ma znaczenia, w co się ubierasz, jak wyglądasz. Mieliśmy jakieś tam ubrania, które praliśmy, zmienialiśmy sobie i tam jest nieważne, czy masz pasek, który Ci pasuje do spodni, czy nowe buty marki Nike, czy Adidas, to nie ma znaczenia. I nie dlatego, że naokoło jest straszna bieda i musisz porównywać się do innych ludzi, czujesz się lepiej. Zakładam, że wszyscy jesteśmy zdrowi, więc nie robimy takich rzeczy. Ale autentycznie nie odczuwasz tam potrzeby posiadania wielu rzeczy, które na co dzień w tym świecie są Ci potrzebne. Albo wydaje się, że są Ci potrzebne. Tam były duże braki. Kiedy byliśmy w kościele, widzieliśmy, że potrzeba jest pieniędzy na dodatkowy głośnik, jakiś potykacz byłby fajny, wiecie, chcemy zaimplementować wszystko to, co jest tutaj, działa tutaj, a oni tam tego jeszcze nie mają. I stwierdziliśmy, że zbieramy na to kasę. Każdy z nas miał wymienione waluty na lokalną walutę, na szylinga, szyling kenijski. Dobrze. I stwierdziliśmy, że odłożymy to, co jest nam potrzebne na wyjazd, czyli tą część pieniędzy, która jest nam potrzebna na bilety, na powrót i całą resztę przeznaczamy na to, co jest tam. I wiecie, jak tak przyniosłam swoją część, podaliśmy wszystko Michałowi pod zarząd, to nagle poczułam się bardzo bezpiecznie. Poczułam się zjednoczona i poczułam się bezpieczna. To było bardzo fajne, słuchajcie. I od razu mi się przypomniał werset, że wszystko przynosili, co mieli pod nogi apostołów. I jeżeli ktoś nie czuje się domownikiem, to taka dygresja, to żeby się nim poczuć, gwarantuję Wam, że jak przyniesiecie znaczącą część pieniędzy do kościoła, to natychmiast będziecie domownikiem tego miejsca. Od razu to poczujecie. W 100% Wam to gwarantuję. Tam, gdzie skarb wasz, tam serce wasze. I bardzo dobrze się z tym poczułam. I muszę Wam powiedzieć, że niczego nam tam nie brakowało. Byliśmy najedzeni i nakarmieni. Chociaż teoretycznie mogliśmy powiedzieć, że mieliśmy jeść sam ryż i ugali, to chcę Wam powiedzieć, że gościli nas ludzie z kościoła, którzy byli biedni. I oni na co dzień nie jedli takich potraw, jakie nam dawali. I serwowali nam bardzo dobre owoce i serwowali nam kurczaka, którego sami jedli raz na 3 miesiące.
I za każdym razem, kiedy ktoś nas gościł, a naprawdę byliśmy w różnych miejscach, zawsze byliśmy goszczeni po królewsku i nigdy nie wychodziliśmy głodni. Nawet po tej akcji, jak wszystkie pieniądze wyzbieraliśmy, te lokalne pieniądze, które można było płacić także w hotelu i tylko nimi w hotelu, miałyśmy z Julitą ochotę wieczorem na frytki, słuchajcie. I byłyśmy po kolacji, ale coś nas jeszcze naleciało. I trochę się śmiałyśmy, bo musiałyśmy polecieć poszukać jakichś pieniędzy. Miałyśmy dolary, znalazłyśmy 3 dolary i to był odpowiednik 2 porcji frytek. I zastanawiałyśmy się, czy lokalny menadżer pozwoli nam tym zapłacić, no bo tam jeszcze powinni pobrać jakieś commission fee, czyli prowizję za wymianę. Oczywiście tego nie zrobili, zaserwowali nam te frytki. I kiedy siedziałyśmy i jadłyśmy te frytki, dosiadł się do nas pewien Kenijczyk, który już wcześniej zaczepił Michała z Nairobi i powiedział, że widział na ulicach, jak Michał śpiewał. Michał śpiewał po polsku. I jak on śpiewał po polsku, to dotknęło jego serca. Bóg dotknął jego serca. I on nas zaczepił w hotelu. Jak my tak jadłyśmy te frytki, to on się do nas dosiadł, zamówił sobie z menu jedzenie, z kurczakiem. I co było dziwne, słuchajcie, cały czas chciał nas nakarmić. I pytał się nas, czy chcecie coli, czy zamówić mam wam kurczaka, tak jecie te same frytki. A my naprawdę chciałyśmy jeść tylko frytki, ale on ciągle chciał nas nakarmić. A do tej pory w Kenii cały czas patrzyliśmy na braki. I nawet jak się z kimś spotykaliśmy, z kim chcieliśmy się spotkać, to było jakieś umówione spotkanie w hotelu, no to zakładaliśmy, że to my gościmy tą osobę i my płacimy. Tym bardziej to było dla mnie bardzo dziwne. Myślę, Boże, skąd wziąłeś tego Kenijczyka? Oddaliśmy wszystkie pieniądze na Kenię, zostały nam jakieś pojedyncze dolary, za które wystarczyło, żebyśmy kupiły 2 porcje frytek, a ty nam go dałeś i on chce nas karmić ponad miarę. Wiecie, to było dla mnie cud, to było coś fantastycznego. On nigdy nie pozwoli, żebyście byli głodni albo niezaopatrzeni. I co się wydarzyło? Chcę wam powiedzieć, że kiedy wróciłam do Warszawy i opowiadałam mojemu mężowi o tym, że jest tam naprawdę dobrze, że niczego nam nie braknie, że mamy bardzo wygodne łóżka, oni ich nie mają, że mamy super poduszki, że mamy poczucie bezpieczeństwa, że mamy kołdrę, że mamy każdego dnia co jeść, wręcz mnóstwo jedzenia jest wyrzucone. I tak sobie rozmawialiśmy o tym, stwierdziliśmy, że żyjemy w konsumpcjonizmie. On lubi gadżety, ja lubię gadżety. Zawsze sobie usprawiedliwiałam się, że jako pani prezes mam prawo pojechać, zrobić sobie zakupy, kupić sobie nową bluzkę, nowe buty, nowe kolczyki. Ja nie mówię o tym, żebyśmy byli od dzisiaj dziadami, absolutnie nie. Ale mówię o tym, żebyśmy racjonalnie zarządzali swoimi finansami i zajrzeli w swoje serce i zobaczyli, czy przypadkiem potrzeba posiadania, moda tego świata, która jest wszędzie, nie wpływa na nas bezpośrednio. Dlaczego? Dlatego, że kiedyś czytałam różne portale plotkarskie, jakieś artykuły, żeby się odmurzyć, gdzieś na chwilę odskoczyć, jakieś przeglądanki głupoty, wiecie, gwiazdy. I nigdy mnie to nie raziło. A po Kenii zaczęło mnie to bardzo razić. Patrzyłam na tych ludzi i wydawali mi się jako tacy cyrkowi przebierańcy. Obwieszeni nie wiadomo czym, wyglądający wręcz groteskowo. I zaczęło mnie to naprawdę razić. Myślałam, Boże, po co? Po co oni to wszystko robią? Przecież im to szkodzi. Wcale nie wyglądają lepiej. Po co im kolejny nowy telefon, kolejny nowy samochód, kolejna marka tych samych, tylko nowszych Adidasów albo czegokolwiek innego. Sami to znacie, bo żyjecie w tym świecie i widzicie, jak to wygląda. Ludzie kupują nowe rzeczy po to, żeby poczuć się lepiej i podnieść swoje poczucie własnej wartości w tym świecie. Uwaga, żeby wywrzeć wpływ. My tego nie potrzebujemy, bo mamy pełne poczucie własnej wartości. I znowu podkreślam, nie mówię tego dlatego, żebyśmy od dzisiaj byli dziadami. Absolutnie nie. Ale powiem wam, co mi się zmieniło. To może być śmieszne, ale to był taki fajny, mały początek. Ja w ogóle jestem fanem kawy na wynos, która kosztuje bardzo dużo pieniędzy. W każdym fajnym filmie na Netflixie, jeżeli oglądacie Garnitury, o prawnikach, ludziach prowadzących wielkie biznesy. Oni zawsze gdzieś lecą, biegną z taką kawą na wynos w ręku. Ta kawa jest bardzo droga. Jeszcze droższa jest w innych krajach niż w Polsce. I jak tylko przylecieliśmy do Doha, mieliśmy pierwszy przystanek, to oczywiście kupiłam sobie kawę w Costa Coffee. Była to średnia latte na mleku kokosowym, moim ulubionym, i kosztowała 8 dolarów. Czyli tyle, ile normalnie całe opakowanie kawy wymarzone w Polsce. I ja wiem, że to może być drobiazg, ale
jak usiadłam do komputera i wyfiltrowałam sobie na koncie, ile pieniędzy w roku kosztuje mnie ta kawa, ta przyjemność, którą sobie serwuję 3 razy w tygodniu, okazało się, że wydaje na to ponad 3000 zł. A chcę wam powiedzieć, że utrzymanie jednego dziecka w Kenii kosztuje około 250-300 zł miesięcznie i to dziecko ma 3 posiłki i może chodzić do szkoły, bo szkoła też jest płatna, więc mam opłaconą szkołę i 3 posiłki dla dziecka. Zaznaczam, że często tam ludzie nie jedzą albo jedzą rzadko nawet jeden posiłek, więc to jest super wypas. I zaczęliśmy od tego, ale przyjrzeliśmy się sobie i tak naprawdę na co wydajemy kasę. I bardzo często pewnym elementem odreagowania stresu w naszym życiu było udanie się na zakupy. I jeszcze tak sobie fajnie, słuchajcie, usprawiedliwialiśmy, że szukamy promocji, niespodzianek, fajnych rzeczy. I od tamtej pory nagle przyjrzeliśmy się sobie i zobaczyliśmy, że większości z tych rzeczy nie potrzebujemy, autentycznie. Że w ogóle ich nie potrzebujemy. Sporo kasy zostaje w kieszeni. I te pieniądze naprawdę można fajnie zainwestować. Jak jesteście trochę nawróceni, to wiecie, że najlepszą inwestycją jest pożyczanie Bogu albo inwestycja w Boże Królestwo. I chcę was dzisiaj tym świadectwem do tego zachęcić, żeby po pierwsze przyjrzeć się sobie i zobaczyć, czy ten konsumpcjonizm ogólnie powszechny w waszym życiu nie funkcjonuje. Bo wiecie, śmiejemy się z tego świata i patrzymy na ten świat, ale bardzo często presja tego świata wpływa na nas w dużej mierze na początku nieświadomie. Ja nie byłam tego w pełni świadoma. Dopiero zobaczyłam to na prostym przykładzie powrotu z Kenii. Kiedy wróciłam stamtąd, zobaczyłam, że połowę rzeczy nie potrzebuję. Tych wszystkich rzeczy, które kupowałam, sprawiają mi jakąś iluzoryczną przyjemność na chwilę. Nie potrzebuję wymieniać telefonu na nowy co roku, na nowego iPhone'a. Nie potrzebuję nowych laptopów. Naprawdę wystarczy mi to, co mam. Tym ludziom często wystarczyło to, co mieli. Chcę wam powiedzieć, że nie brakuje wam niczego. Niczego. Po pierwsze, nie jesteście biedakami. Po drugie, nigdy nie porównywujcie się do ludzi z tego świata. Nie patrzcie na ich metki, bo nie metka was definiuje. Często są to dużo słabszej jakości produkty. Ale patrzcie na to, co macie. Nie patrzcie na braki. Z automatu, jak wylądowaliśmy w Polsce, od razu zauważyłam braki. W Kenii ich nie widziałam. I zaczęłam to analizować. Dlaczego tak się dzieje? To jest nacisk tego świata. Nacisk tego, w czym on chodzi. I chcę was dzisiaj zachęcić, żebyście mądrze zarządzali swoimi pieniędzmi. Żebyście dokonali analizy i wyeliminowali te rzeczy, które są naprawdę niepotrzebne, albo które są wynikiem nacisku tego świata na to, że musisz coś mieć. Bo wszyscy to mają. I chciałabym, żebyście mądrze inwestowali. Najlepiej w Boży dom. Amen. Amen.